Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372, otwieram 36. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 10 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 35. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, odpowiedź na interpelacje. Punkt dziewiąty, omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Punkt 11. Informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Punkt 13. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 14. Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt 15. Dyskusja. Punkt 16. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 36/194/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt 2. Uchwała nr 36/195/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Punkt 3. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 36/196/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Punkt czwarty. Uchwała nr 36/197/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Podpunkt piąty. Uchwała nr 36/198/2021 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. Podpunkt 6. Uchwała nr 36/199/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podpunkt 7. Uchwała nr 36/200/2021 w sprawie obniżenia średniej oceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Podpunkt 8. Uchwała nr 36/201/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty. Podpunkt 9. Uchwała nr 36/202/2021 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podpunkt 10. Uchwała nr 36/203/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawcy. Podpunkt 11. Uchwała nr 36/204/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt 12. Uchwała nr 36/205/2021 zmieniająca uchwałę nr 28/153/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Punkt 17. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 18. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 19. Zakończenie sesji. Chciałbym powitać dwóch radnych, którzy przybyli, a więc jest nas 12 teraz. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Podpunkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, jednogłośnie. Podpunkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 12 radnych, a więc Rada jest zwana podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Halinę Płaścińską. Przyjmuje pani? Dziękuję uprzejmie. Podpunkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 września 2021 roku. Stwierdzam, że podpunkt pierwszy, protokół z 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 7 stron maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi, protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci, protokół odzwierciedla swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 35. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 35. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 września 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 35/193/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacje radnych. Czy ktoś z państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu ósmego. Odpowiedzi na interpelacje. Może bym poprosił pana prezesa o przeczytanie odpowiedzi na interpelację tutaj pana Jurka. Dziękuję, panie przewodniczący. W odpowiedzi na pismo numer 0711 14 dnia 2021 z dnia 29 września 2021 poniżej zamieszczam odpowiedzi na pytania zawarte w wyżej wymienionym piśmie. Podpunkt pierwszy. Z dniem 21 września 2021 roku woda na terenie godnatogoplańskim została uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich. Dzięki czemu aktualnie dostarczana jest woda dobrej jakości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja o przekierowaniu na teren dosyłu wody z Słów w Jeziorach Wielkich została podjęta z uwagi na podwyższone wyniki parametrów żelaza, manganu i amoniak, jon amonowy to jest, co prawdopodobnie miało wpływ na nieprzyjemny zapach i smak wody ciepłej użytkowanej przez mieszkańców. W uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Mogilnie prowadzone są czynności naprawcze polegające na napowietrzeniu wody surowej oraz intensywnym płukaniu żwirków odzielarzaczy pierwszego stopnia filtracji i dezynfekcji rurociągów wewnętrznych na stacji uzdatniania wody w Kościeszkach. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zostaną pobrane próby wody pitnej i przekazane do laboratorium w PWiK w Koninie celem stwierdzenia prawidłowej jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podpunkt drugi, załączniki sprawozdania z badań to były przekazane do gminy. Nie mam tutaj przy sobie. To były trzy badania wody w hydrofor Słów Kościeszki i na dwóch punktach w mieszkaniach prywatnych. Podpunkt trzeci. Awaria w dostawie wody na terenie nadgoplańskim spowodowana była zawieszeniem sondy na hydroforze stacji uzdatniania wody w Kościeszkach, co spowodowało zanik ciśnienia wody w sieci wodociągowej na tym terenie. Zawieszenie sondy wynikało z nadmiernego odłożenia się na niej żelaza, co przyczyniło się do zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. Podpunkt czwarty. Zakup i montaż pompy wraz z całym sprzętem niezbędnym do prawidłowego działania studni wiąże się z wysokimi kosztami, to jest około 100 tysięcy złotych, które mogłyby zostać pokryte przez gminę Jeziora Wielkie z dofinansowaniem celowego na to zadanie. Piąte. Remont hydroforni w Kościeszkach nie był remontem kapitalnym, ponieważ obejmował jedynie wymianę filtrów wraz
ze żwirkami filtracyjnymi oraz wymianę aeratorów napowietrzających. Aby remont można było uznać za kapitalny, powinny zostać zakupione także nowe hydrofory wraz z infrastrukturą wodociągową lub zbiornik zewnętrzny na wodę wraz z pompami i niezbędnym oprzyrządowaniem, na które nie mieliśmy wystarczających środków. W studni nie były prowadzone żadne prace naprawcze. Po wykonanym remoncie słów w kościeczkach pobrane zostały próby wody pitnej i dostarczone do badań do PWiK w Koninie. Z dnia 3 lipca 2020 roku w załączeniu. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań i przekazaniu ich do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Mogilnie decyzją nr 548/2020 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Mogilnie z dniem 16 lipca 2020 roku, która stwierdziła przydatność wody do spożycia, stacja uzdatniania wody w kościeczkach została podobnie uruchomiona. Wykonana inwestycja zaplanowana była przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, wykonana w pierwszym miesiącu istnienia spółki pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Spółka ZOO. Dziękuję. Jakieś pytania są, to postaram się odpowiedzieć. Dziękuję za odpowiedź. Szanowny panie kierowniku czy prezesie. Dzień dzisiaj jest 28. Od 29 września stacja uzdatniania wody w kościeczkach jest nieczynna, tak? Wcześniej. No z tego wyczytałem tutaj. Ze względu na robotę naprawcze. 21. Tak. I co dalej w tym temacie? Tutaj pan pisze, awaria była spowodowana. Pan wójt powiedział, że to było występ taki jednorazowe pęknięcie rury. To nie było pęknięcie rury gdzieś na trasie, tylko po prostu zawieszeniem sondy. Tak, z tego co słuchałem pana, co pan mówił na sesji, panie radny, bo pan powiedział o sondzie w studni głębinowej. Nie, to nie jest w studni głębinowej, tylko na hydroforach się zawiesiły sondy i dlatego powstało takie napowietrzenie większe, które zerwanie poszło i dlatego brudnowodowe. Rozumiem. Sonda mogła się zawiesić. No ale sondy trzeba po prostu czyścić i tak dalej. Tak jest. Jest normalne, prawda? Jest normalne. Zgodzi pan się ze mną? Tak. Na dzień dzisiejszy dopowiem, że no, mamy mały problem ze stacją uzdatniania w kościeczkach. No nie tylko mały, bo widzę tutaj zakup, montaż pomp. No wyszczególniona suma jest 100 tysięcy złotych. No przesadził pan tutaj z tą sumą. Średnia pompa przy takiej jakości, jaką kupujecie, to kosztuje około 20 tysięcy złotych. Prawda? Ale to nie tylko sama ja pompa. Tylko mówię o pompie w tej chwili, rozumiem. Ale się, samą pompą nic nie zrobiłem. Ja wiem, ale ja powiedziałem o pompie. Tak, pompa no, około 20 tysięcy. Bo dalej pan mówi, że to nie był remont kapitalny. To jest studnia 68 roku, ile sobie przypominam. Wszystkie odwierty, jeden i drugi. Dlaczego przez ten czas nie był uruchomiony? Drugi odwiert, zapasowy. Panie radny, ja nie mam pretensji do pana, do poprzedników. Panie wójcie. Dlaczego to po prostu nie zdaje egzaminu? Tylko dostarczacie wody z sieci po prostu kompletnej. Ja dopowiem tyle jeszcze, że na dzień dzisiejszy prowadzimy badania z tej jednej studni i będziemy odpompowywać drugą, że w celu do przebadania tej wody jakości i nie ukrywam, że prawdopodobnie przyłączymy, jak będzie dobra woda z tej drugiej studni, a tą wyłączymy, bo jest na razie mały problem. Także szanowni państwo radni, panie wójcie, proszę zagwarantować środki i uruchomić drugą studnię jako rezerwową. Automatycznie wyłącza się jedna, wskakuje druga i woda jest dostarczana, a nie ktoś po prostu swoimi mikami potem jeździ, szuka wody po terenie ościennych gmin. Żeby taka sytuacja więcej się nie powtórzyła. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Panie radny, na razie nie wiemy, czy to cokolwiek zmieni, bo te ujęcia są tak blisko siebie, na tej samej głębokości, czyli z jednego źródła, że nie wiadomo, czy w ogóle jakikolwiek efekt będzie osiągnięty, więc nie mamy żadnej gwarancji, że uzbrojenie drugiej studni nam cokolwiek da. Najpierw musimy zbadać wodę. Jeżeli okaże się, że ta woda jest rzeczywiście lepszej jakości, to będziemy pieniądze wtedy zabezpieczać. A na dzień dzisiejszy to nie mamy żadnej gwarancji, bo okaże się, że no, nic to nie da, bo woda jest takiej samej jakości, a trzeba znaleźć inne jakieś źródło, które powoduje to zanieczyszczenie tej wody. Prawdopodobnie to jest, nie wiem, trzeba dobrać jakieś fachowcy powinni dobrać wtedy ten skład do oczyszczania, który znajdują się w tych zbiornikach oczyszczających wodę, uzdatniających wodę i to przyniesie być może efekt na dzień dzisiejszy. Pan prezes rozmawia z firmą, która takimi rzeczami się zajmuje, więc jeżeli ta woda będzie rzeczywiście takiej samej jakości jak w tej pierwszej studni, no to
nie ma sensu przełączania tej wody, no bo to nic nie daje. Damy 100 tysięcy złotych i na jedno wyjdzie, więc chodzi tylko o to, że musimy dojść do tego, co powoduje to, że woda jak jest zimna, nie wydziela żadnych zapachów, jest dobra w spożyciu, a po przygotowaniu wchodzi w reakcję i wtedy jest taki nieprzyjemny zapach. Więc o to chodzi, że trzeba coś tam zmienić w tych odzielarzaczach i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak będzie to postępowało. Jeżeli będzie potrzeba, to zabezpieczymy pieniądze na uzbrojenie tej drugiej studni. Jeżeli będzie taka konieczność i rzeczywiście ta studnia będzie, to ujęcie będzie lepszej jakości i tą studnię trzeba będzie uzbroić, to nie będzie problemu. Tylko kwestia tego, czy to jest sens w ogóle, bo najpierw musimy zbadać tą jakość wody i jeżeli będzie taka możliwość, na pewno zabezpieczymy jakieś pieniądze, jeżeli będziemy w stanie. Czy sens badania wody to jest w wykazanych protokołach? Dziękuję za dostarczenie protokołu. Po prostu wiem, jaki skład jest, bynajmniej na dzień dzisiejszy. Nie na dzień dzisiejszy, tylko miesiąc temu. Nie wiem, jakie wyniki teraz będą ukazane. A jeśli chodzi o montaż drugiej pompy, to nie ma nic wspólnego z jakością wody. Jakość wody na terenie naszym jest wszędzie bardzo dobrze, ze względu na położenie geologiczne. Przed chwilą właśnie rozmawiałem, jadąc na sesję, tu panu prezesowi mówiłem, jednym mieszkańców tej gminy. Sobota, piątek. To samo, co państwu pokazałem miesiąc temu. Na przykładzie moim wczorajszym godzina 21, godzina 16. To samo. Dziękuję w temacie. Wszystko. Panie radny, powiem panu tak, że u mnie też się woda pojawiła brązowa i założyłem sobie, zainstalowałem sobie stację uzdatniania wody, gdzie filtr, nie musi być stacja uzdatniania wody, wystarczy filtr czy sznurkowy, czy jakikolwiek, koszt 700-800 zł, nawet można za 400 kupić i każdy może tą wodę sobie w jakiś sposób oczyścić, ona wtedy czysta. To znaczy, to nie jest taki duży korzyść. Indywidualni mieszkańcy mają sobie kupić i jeżeli to jest takie uciążliwe, to mówię, jedynie w ten sposób, jeżeli panu taka woda nie odpowiada na dzień dzisiejszy, no może pan w ten sposób zaradzić, a my przymierzymy się prawdopodobnie w przyszłorocznym budżecie do tego, aby dofinansować takie filtry. Tylko musimy mieć jakąś ofertę firmy, która nam zagwarantuje, że to będą dobrej jakości i w rozsądnej cenie, więc myślę, że wtedy do tego tematu podejdziemy. I nie trzeba instalować, z tego co się zorientowałem, stacji uzdatniania wody, tylko wystarczą filtry. Przepraszam, panie wójcie, nie tylko mi, ale mieszkańcom. Całej wspólnoty gminnej. Też mówię, że nie od razu wszystko możemy zrobić, ale jeżeli będzie taka konieczność, na pewno do tego podejdziemy. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Omówienie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. Ten punkt omawialiśmy wspólnie na wspólnej komisji. Czy państwu radnym jeszcze? O, proszę bardzo, pani Halinko. Ja mam taką uwagę do tego programu. W ostatnim punkcie jest napisane postanowienia końcowe, paragraf 20. Program został zaopiniowany przez organizacje działające na terenie gminy Jeziora Wielkie. Z tego, jak ja czytam ze zrozumieniem, to znaczy, że wpłynęły jakiekolwiek opinie. A w naszym przypadku okazało się, że nie wpłynęły żadne. I uważam, że należałoby dodać adnotację, że nie wpłynęły żadne uwagi. Bo jeśli nie ma tego, to znaczy, że ktoś pofatygował się i wysłał jakąkolwiek opinię. A został zaopiniowany, to wcale nie znaczy, że pozytywnie, tylko że jest to zaopiniowane. Dla mnie to jest po prostu wtedy tak mniej czytelne. Nie wiem, sądzę, że radca to oglądał i być może ma inne zdanie. Ja mam takowe. Dla mnie w obecnej wersji jest ten punkt nieczytelny. Oczywiście, że oglądał to pan mecenas Rakoczy i jeżeli nawet nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej, zawsze dokonuje się takiego wpisu. Tak mówi po prostu przepis, że został, jeżeli nie jest żadna nawet uwaga wniesiona, to w takim programie musi być dokonany taki zapis. W przeciwnym razie będzie po prostu to cofnięte z biura nadzoru. Ale czy nie uważa, przepraszam bardzo, że wejdę, czy nie uważa pani, że byłoby bardziej czytelne, że nie wpłynęły żadne uwagi, bo w tym przypadku dla mnie to znaczy, że może ktoś zapisał negatywnie, może ktoś pozytywnie i to z tego nie wynika. Tylko, że dla mnie, czytając ze zrozumieniem, uważam, że nie mam pełnej wiedzy, czy było pozytywnie, czy negatywnie.
Każde przeprowadzone konsultacje społeczne, a w tym roku zwłaszcza, zostały ogłoszone w BIP-ie, gdzie jest zapis, że nie wpłynęła żadna opinia dotycząca programu przez organizacje pozarządowe. Można się z nią było zapoznać. Także jeżeli czyta się uchwałę, to praktycznie biorąc wymóg jest spełniony, że taki zapis jest prawidłowy. No to proszę Panią, w tym projekcie jest napisane w punkcie, w paragrafie 16, punkt 6, wynik konsultacji zostanie umieszczony, a nie został umieszczony na stronie BIP-owskiej. To tyle. Informacja to jest o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji. To jest informacja o sposobie tworzenia. Więc jeżeli jest zapis, informacja o tworzeniu programu, musi być dokonany taki zapis. Dobrze. No ja w każdym razie... Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 10, dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnej komisji. Jeśli się nasunęły Państwu jakieś przemyślenia, pytania, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 11, informacja o stanie oświaty na terenie gminy. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnej komisji Rady Gminy. Jeśli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę. Punkt 12. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy. Tutaj materiały właśnie pani dyrektor nam przysłała, a nie zapraszaliśmy jej ze względów sanitarnych, a więc proszę bardzo pani Halino. Ja chciałam zapytać, po co jest nam ta informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy, skoro ja ostatnio na sesji pytałam w sprawie zatrudnionej osoby w szkole w Jeziorach Wielkich. Rozmawiałam z dyrektorem. Stan faktyczny jest taki, że pan dyrektor złożył do biura pracy zapotrzebowanie na prace interwencyjne. Osoba, której, jak stwierdził, obiecał tę pracę, nie spełniała warunków, by była zatrudniona przez biuro pracy. Ale że skoro jej obiecał, to słowa dotrzymał i zatrudnił tę panią. Czym? Straciliśmy, bo gdyby osoba była zatrudniona przez biuro pracy, niekoniecznie tam, bo ta osoba miała pracę, opłacała składki. Gdybyśmy zatrudnili osobę przez biuro pracy, mielibyśmy dofinansowanie w granicach 8,5 tysiąca, bo to jest pół roku dofinansowania po 1415 groszem. Byśmy mieli 8,5 tysiąca. Ale pan dyrektor, jak powiedział, obiecał tej osobie. W podobnej sytuacji była inna osoba, też miała opłacała sobie składki i podobno, teraz mówię podobno, bo ta pani nie chciała, bym wyraziła, że tak powiem, podawano dane jej konkretne, że była, pan dyrektor poprosił ją, by poszła do pana wójta. Podobno była, pan wójt odesłał do pani dyrektor, do dyrektora. Była na podobnych zasadach jak obecnie zatrudniona pani, czyli też miała źródło zarobków. Ale zatrudnił tę, której obiecał. Pytam, czy to jest nepotyzm, czy to jest kolesiostwo? A na pewno to nie jest dbałość o nasze finanse. Bo tym sposobem pozbawił się pan dyrektor, pozbawił nas gminę dochodów w kwocie 8,5 tysiąca. Dużo i niedużo, ale powinniśmy dbać o nasze finanse. To jest pracownik podległy panu wójtowi. I jak tu jest ta dbałość? I w związku z tym, po co nam jest ta informacja o sytuacji bezrobocia na terenie gminy, skoro i my, jeśli możemy, to tym bezrobotnym nie pomagamy. Nieistotne jest,
ile ta osoba otrzymywała wynagrodzenia, ale miała źródło pracy. Dziękuję. Pani radna, jeżeli chodzi o zatrudnienie tej konkretnej osoby, to rzeczywiście była u mnie, no wiele osób do mnie przychodzi, jeżeli chodzi o pracę, ale też była ta wspomniana pani, którą przyznał pan dyrektor, a ja panu dyrektorowi powiedziałem, że ja nie wchodzę w jego kompetencje, to są jego pracownicy, on będzie się z nimi, powiedziałem kolokwialnie, że będzie się z nimi męczył w tą czy w inną stronę, a ja będę z tego rozliczał, więc tak samo jest w innych zakładach, też nie wnikam, pracowników się dobiera takich, żeby byli odpowiedni, żeby odpowiadali po prostu pracodawcy. Ja nie jestem w stanie ocenić, który pracownik jest lepszy. Ale myślę, że pani też powinna, gdyby miała jakąkolwiek firmę i chciała kogoś zatrudnić i by miała już jakieś konkretne doświadczenia z pewnymi osobami, a uważałaby, że trzeba dać szansę innym osobom, to pewnie też by pani tak postąpiła. Aczkolwiek nie wiem, bo różnie z tym zatrudnieniem bywa. I myślę, że nie wszyscy mają też kwalifikacje na odpowiednie stanowiska, a też pracę dostają. Ale tu już nie wnikam w takie rzeczy. Mówię, pracodawca dobiera sobie personel i w ten sposób tak samo to wyglądało. Co więcej, jeszcze podpowiedziałem panu dyrektorowi, że umowę na czas określony, jeżeli nie będzie ta osoba się sprawdzała, to następną osobę zatrudni i nie będzie jakiegoś większego problemu, bo mówię, że jeżeli dostaje się umowę na stałe, no to już wtedy jest kłopot ze zwolnieniem, a jeżeli na czas określony, nie ma żadnych niedomówień, nie ma żadnych problemów. I myślę, że jeżeli chodzi o nepotyzm, to akurat powiem pani, że no średnio to akurat brzmi w pani ustach, bo pani też miała różnie załatwianą pracę i nie chcę na temat się wypowiadać nawet jak, bo wszyscy o tym wiedzą, ale pominąwszy akurat pani sytuację, mówię tutaj o naszych radnych, gdzie żona pana Czaplickiego pracuje, nie było chętnego nauczyciela, to uważałem, że trzeba zatrudnić naszą osobę z terenu gminy, a nie z zewnątrz. Byli chętni z zewnątrz. Pani radnej Tody tak samo córka pracuje, też. Także no, nie rozumiem pani sytuacji, pani wypowiedzi, jeżeli chodzi i wielu innych osób, zresztą też dzieci pracują z terenu gminy, gdzie naprawdę po rozmowach z panem dyrektorem w różnych sytuacjach no, zgłaszały się osoby z zewnątrz, niektóre wszystkie nie miały kwalifikacje, niektóre były z zewnątrz gminy, a ja generalnie wszystkim dyrektorom czy jednostek podległych powiedziałem, że mamy zatrudniać przede wszystkim osoby z terenu naszej gminy. To jest dla mnie priorytet, aczkolwiek też pracują osoby i w urzędzie, i w GOPS-ie, i w szkołach spoza terenu. Spoza terenu, no jeżeli nie mamy na terenie gminy osób z odpowiednimi kwalifikacjami na tą chwilę, kiedy są potrzebne, więc musi pani zrozumieć, że by musiała pani się wszędzie doszukiwać nepotyzmu. A jeżeli w ten sposób będziemy patrzeć, no to nie zatrudnimy nikogo z terenu gminy, bo w każdej gminie ktoś ma rodzinę. Albo urzędnicy, albo radni, albo jeszcze wójt, albo jeszcze ktoś inny. Więc no, musi pani to zrozumieć, że no, nie ma złotego środka, a jestem zwolennikiem, że przede wszystkim trzeba zatrudniać osoby z terenu gminy i to jest dla mnie priorytet i podstawa. Też powiem, że no... Nie podobały mi się czasem takie sytuacje, gdzie musieliśmy zatrudnić kogoś z zewnątrz. A jeżeli nie ma chętnych z terenu gminy, nie ma osób, które chcą pracować, więc no, musimy posiłkować się osobami z zewnątrz. I tak to wygląda. Aczkolwiek nie wszystkie osoby też mają kwalifikacje, mogą sobie uzupełnić. Ja rozmawiałem też z dyrektorami i z terenu gminy nawet niektóre osoby mają kwalifikacje, ale nie są zainteresowane, bo na przykład w innej gminie mają lepsze warunki, więcej etatu i tak to wygląda, że lepsze pieniądze zarabiają, więc no to różnie to wygląda. A jeżeli chodzi o ten nepotyzm, to naprawdę, jeżeli byśmy mieli się doszukiwać, to praktycznie każdy z każdym jest rodzina i to wszędzie. No, nie unikniemy tego w żaden sposób. Aczkolwiek mnie zatrudnia pan dyrektor, ja na to powiedziałem, to mogą nawet potwierdzić te osoby, które przychodzą, ja na to nie wpływam, niech sobie dobierają sami personel. Ja w urzędzie robię to samo, pracowników też staram się wybierać sam, abym później no, ta praca i współpraca wyglądała lepiej i przede wszystkim, żebym miał pracowników, którzy się znają na pracy i chcą pracować, bo to jest dla mnie podstawą. A też zdaję sobie sprawę, że będzie coraz gorzej, bo musi pani zrozumieć, że za chwilę sporo urzędników będzie z urzędu gminy będą odchodzili na emeryturę i będzie problem z pracownikami, którzy będą mieli wykształcenie i wtedy też ktoś będzie miał pretensje do mnie, że na przykład nie zatrudniłem osoby z gminy.
A powiem pani w ten sposób, że dużo osób odbywało staż przez te 3 lata, kiedy jestem wójtem na terenie w gminie i niewiele z tych osób, że tak powiem, mogłyby pracować w urzędzie. Bo to tak niestety to wygląda. No, różnie to wygląda. Niektórzy chcą pracować, a po prostu no, nie łapią tego. Co innego jest chcieć pracować, a móc pracować, a co innego no, móc pracować, a czasem mówię, to wygląda w takiej sytuacji, że osoby, które nie mają wykształcenia, mają większą motywację i są lepszymi pracownikami niż z wykształceniem. Czyli chodzi mi tam na przykład o stanowiska różne, więc... Dyrektorzy zatrudniają, ja na ten temat nie będę się wypowiadał, nie wnikam, więc to są ich sprawy, oni za tych pracowników odpowiadają. Jeżeli uważali, że ten jest lepszy lub ten powinien dostać szansę, to jak najbardziej ja to popieram, nie mam nic przeciwko. A jeżeli chodzi o dofinansowania, akurat z tego, co się dowiedziałem, to ta osoba no, nie miała wiedzy, że nie może być zakwalifikowana do tego programu, więc... No wyszło jak wyszło. A były 3 osoby zainteresowane, z tego co wiem, tym stanowiskiem pracy. Proszę bardzo. Proszę powiedzieć, jaką pracę i przez kogo miałam załatwioną? To raz. Finanse publiczne to są finanse publiczne. To nie jest prywatny zakład dyrektora. To są z naszych pieniędzy. I po to walczymy z bezrobociem, żeby pomóc osobie, która jest zarejestrowana w biurze pracy. Ja panią rozumiem, tylko powtarzam po raz kolejny, że nie wszyscy pracownicy, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, no, odpowiadają pracodawcom. Ja mówię, że nie wnikam w to, akurat nie wnikam w te kompetencje dyrektorów i powiedziałem, po raz kolejny powtarzam, że niech zatrudniają, kogo uważają. A nie, żeby było głównie i tylko i wyłącznie przez Urząd Pracy. Ja uważam, że bezrobocia nie ma. Nie ma bezrobocia. Nie ma bezrobocia. Naprawdę, nawet na terenie gminy. Więc jeżeli ktoś chce pracować, pracę dostanie wszędzie. Pytanie. Na pierwsze pytanie. Kiedy miałam załatwioną przez kogo pracę? Wie pani co, nie chcę się na ten temat wypowiadać, nie chcę w to wnikać. Pan powiedział, i to publicznie. Nawet nie chcę o tym rozmawiać. Pani wie najlepiej, jak to wyglądało, więc zamknijmy ten temat. No właśnie, ja wiem. A pan mówi zupełne bzdury, z którym ja się nie zgadzam. Ma pani rację. No więc słucham. Ma pani rację, no wygaduję bzdury, więc nie będę tego komentował. Powiedział pan publicznie. I jest pan osobą publiczną. Tak. Każdy się może pomylić. No dobrze. Jedziemy dalej. Dziękuję. Dobrze, może urwijmy ten temat, bo tutaj niektórzy radni z panem wójtem się poksykają na całego. Później będzie jeszcze gorzej. Ale tu nie ma znaczenia, panie przewodniczący, kto się poksyka. No tak, jeżeli ktoś nie widzi u siebie belki, a u kogoś widzi dziazgę wokół, no to drodzy państwo. No. Proszę bardzo, panie Jurku. Państwo, z jednym się zgodzę z panem wójtem. Bezrobocia nie ma. Dziś rozmawiałem przed południem z jednym z przedsiębiorców w Strzelnie, no niestety, ale mówi, nie ma po prostu pracownika. A po drugie, no wie pan co, no niech pan trochę ten język trzyma ze zęba. No jeśli ma pan rację, trochę emocje zadziałały, ale no nie można... Ale proszę, może ja skończę, dobrze? Ja bym sobie nie życzył, żeby ktoś indywidualnie tutaj mi wypominał, obojętnie czy mi, czy komu, nazwiskiem, kto dostał jakiej koneksje. Nie ma nepotyzmu i koniec. No i wszystko w temacie. Panie radny, no też do tego zmierzałem. Ja nazwiska nie wymieniłem i nie powiedziałem co. Jak powiedziałem, że każdy ma jakąś tam możliwość i komuś ktoś tam coś za coś, ale to nie ma znaczenia. Ja to nie wnikam, mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie niczyje życie, niczyja praca i niczyja rodzina. Więc ja nikomu do łóżka i do potwora za przeproszeniem nie zaglądam. I nie chciałbym też, żeby inne osoby to robiły. Czy to moje osoby, czy innym osobom też wytykały takie rzeczy. Jeżeli mają jakieś zastrzeżenia, to niech w inny sposób załatwiają, a nie na forum publicznym. Bo to jest troszeczkę niesmaczne nawet, bym powiedział. I nie na miejscu. Bo myślę, że osoba, która ma takie doświadczenie i tyle lat na karku, powinna wiedzieć, że no, pewne sprawy powinno się załatwiać w własnym gronie i rozmawiać w 4 oczy.
a nie wywlekać pewne tematy, żeby zabłysnąć w jakiś sposób, nie wiem w jaki nawet i w jakim celu to jest zrobione. Ja uważam, że będziemy zatrudniać osoby, które mają kwalifikacje, które są z terenu gminy, nawet jeżeli to będzie brat czy siostra radnego czy pracownika gminy. Dla mnie to nie ma znaczenia. Byle był kompetentną osobą. I tak to ma funkcjonować i tak będzie funkcjonować. A że pani się dopatruje jakiegoś nepotyzmu, to no, proszę panią, no, by musiała pani zwolnić, nie wiem, 70% pracowników wszystkich jednostek podległych gminie, wójtowi. To jest tak no, ogólnikowo mniej więcej, więc nie rozumiem do czego zmierzamy i dlaczego ten temat jest po raz kolejny na komisji i teraz na sesji. No, wiem, że pani lubi blicht i lubi pani zabłysnąć medialnie, bo pewnie jakieś lajki się później na Facebooku pojawiają, ale to mnie to nie interesuje, ja w to nie chcę wnikać. Niech to się toczy swoim torem. Jeżeli będzie taka konieczność, będzie taka potrzeba, zatrudnimy kolejną osobę, czy dyrektorzy będą zatrudniać kolejną osobę, bez znaczenia, czy jest bliski krewny, czy daleki krewny, czy kuzyn, czy ciotka, czy ktokolwiek. Nie ma bezrobocia na terenie gminy, a jeżeli jakaś osoba chce pracować, zawsze znajdzie pracę. Więc tak też postąpił pan dyrektor, podejrzewam. Wziął osobę, którą uważał, że będzie pracować, będzie dobrym pracownikiem, każdemu trzeba dać szansę. Do mnie też przychodzą różne osoby z podaniami, z CV. I uważam, że czy to staże, czy interwencyjne, będziemy tym osobom sukcesywnie dawać. A niektóre przychodzą po kilka razy i też uważam, że no, każdemu trzeba dać szansę. Nie kilka razy jedna osoba, tylko innym osobom też się należy, żeby miał jakieś doświadczenie, też jakieś pieniądze mogły, że tak powiem, zarobić. No więc na tym chciałbym zamknąć ten temat. Dobrze, ogłaszam 5 minut przerwy na ochłonięcie. Przechodzimy do punktu 13. Informacja przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok. Za 2020 rok zostały złożone oświadczenia majątkowe wraz z załącznikami, kserokopiami zeznań podatkowych PIT w ilości 14 kompletów w ustawowym w terminie to jest do 30 kwietnia 2021 roku. Oświadczenia zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden komplet oświadczeń został przesłany w dniu 7 czerwca 2021 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Natomiast drugi egzemplarz znajduje się w dokumentach Urzędu Gminy. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. W analizowanych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Przechodzimy do punktu 14. Informacja wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo, panie wójcie. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe za 2020 rok złożyło 12 pracowników. Oświadczenia zostały złożone w terminie według stanu na dzień 31 grudzień 2020. Oświadczenia majątkowe zostały złożone w dwóch egzemplarzach. Do każdego egzemplarza oświadczenia zostało dołączone ksero zeznania podatkowego PIT. Jeden komplet oświadczenia majątkowego za 2020 rok plus ksero PIT został przekazany pismem z dnia 21 maja 2021 roku do Urzędu Skarbowego w Mogilnie. Drugi komplet oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie. Z analizy złożonych oświadczeń wynika, że w swojej treści nie odbiegają od składanych oświadczeń w latach poprzednich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 16. Projekty uchwał. Czy państwa radni pozwolą, abym czytał tylko numer, tytuł uchwały z numerem, nie czytając uzasadnień? Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 36/194/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-31.
Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt drugi. Uchwała nr 36/195/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem jest 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 36/196/2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Panie Jurku, bo zagłosował pan? Tu właśnie pokazuje mi, że akurat pan jeszcze... O, już jest. Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 36/197/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne i usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Uchwała nr 36/198/2021 w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2025. Dobrze, dziękuję. Za przyjęciem uchwały było 13 radnych, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Uchwała nr 36/199/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36/200/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2022 roku. Proszę bardzo, panie Jurku. Odnośnie stawki, czy GUS określił za 11 miesięcy na dzień dzisiejszy wysokość? Cena kwintala żyta ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny 61 zł 48 groszy. A jaka jest opinia przedstawicieli izb rolniczych? Czy opinia jest pozytywna. Może skończę. Czy zapraszaliście państwo może kogo z izb rolniczych, przedstawicieli tutaj? Projekt uchwały został wysłany do Izby Rolniczej i opinia już wpłynęła, jest pozytywna. A dlaczego państwo nie zapraszacie izb rolniczych? Panie wójcie. No są przedstawiciele chyba danej gminy.
Zdziwiony jestem właśnie, bo mam zapytania od państwa sołtysów. Od 2 lat praktycznie nie mają spotkań, tak samo izby rolnicze. Przepraszam, panie wójcie, jeśli chodzi o izby rolnicze, zawsze opinia była chociaż tego podstawowego tej ogniwa. Bo tutaj pani skarbnik powiedziała, że dostała pani opinię od izb wojewódzkich, tak? Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku i jest opinia pozytywna. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A więc możemy przejść do głosowania z powrotem. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, 1 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36/201/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty. Panie Jurku? Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 36/2021 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. O odpadach już mieliśmy, panie wójcie. Tak. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 10. Uchwała nr 36/203/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasemu dzierżawcy. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Uchwała nr 36/204/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie. Pani Halinko, zagłosowała pani? Za przyjęciem uchwały 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 12. Uchwała nr 36/205/2021 zmieniająca uchwałę nr 28/153/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiących mienie komunalne gminy Jeziora Wielkie dotychczasowemu dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Tak, proszę bardzo. To znaczy, że dotychczasowi dzierżawcy wiedzą, że czynsz za te grunty im się znacząco wzrośnie. Bo do tej pory mieli umowę do 2024 roku. Tak? Zawarta w kwietniu 21 do 24 i była określona wysokość czynszu. I teraz
Ta wysokość wzrośnie w niektórych przypadkach, nie znam wszystkich, dość znacząco. Czy ci dzierżawcy o tym wiedzą, że od razu będą mieć o wiele większy czynsz? To, przepraszam bardzo, ja rozmawiałam akurat z jedną osobą, która miała prawie jeszcze raz wysokość czynszu wzrośnie. Nie, nie, o ten wykaz nieruchomości gruntowych. No nie będę mówiła nazwiskami. Jeszcze. Nie sprawdziłam poprzedniej, tylko spytałam po prostu, czy o ten grunt chodzi, o ten. Numer działki, wszystko się zgadzało. Dobrze. A więc ogłaszam 5 minut przerwy. Tutaj pan wójt postara się odpowiedzieć na to pytanie. Teraz. A więc wznawiamy sesję. Panie wójcie, może teraz? Pani sekretarz, proszę bardzo. Przepraszam, ale nie słyszałam pytania. To właśnie chodzi o pytanie pani Haliny. Wyjaśnienie. No wiecie państwo, wkradł się błąd w tamtej pierwszej uchwale, która była podejmowana, ponieważ był załączony załącznik, był niższy niż obowiązują przepisy. Najniższa stawka, jaka może być zgodnie z ustawą, jest ta według tego załącznika, którą macie państwo teraz w tej uchwale. I ponieważ musicie jak gdyby podjąć tą uchwałę, bo nie może być stawka niższa niż przewiduje ustawa. Dobrze, dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do głosowania. 4 roku, to jak tu słyszę, pani Halina mówiła. Pani sekretarz, można do mikrofonu? Umowa nie przewidywała tego, że zostaną zwiększone stawki, bo stawki zostały zwiększone nie w momencie, kiedy była podpisywana umowa, tylko później. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. A więc teraz przechodzimy do głosowania. Pani Halino, zagłosowała pani?
Za przyjęciem jest 12 radnych, przeciw 0, wstrzymuje się 1 osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 17. Wolne wnioski i zapytania. Czy chciał ktoś zabrać głos? Proszę bardzo, panie Jurku. Ja mam takie pytanie, panie wójcie, odnośnie negocjacji cen z Enea. Szalejąca drożyzna energii na zachodzie Europy właśnie sprzyja zapytaniom właśnie w tym celu, z tego względu, że kto prowadził negocjacje i jak by negocjował ceny na lata następne czy następny rok w stosunku do jednostek budżetowych tu panu podległych. Panie, proszę. Szanowny panie radny, w ubiegłym roku firma Enea wystąpiła do nas z propozycją, że powinniśmy zrobić przetarg na dostawę energii do wszystkich tutaj jednostek, łącznie z oświetleniem ulicznym. I stwierdzili, że jeżeli przystąpimy do takiego przetargu, to oni nam zagwarantują wiele niższą cenę za energię elektryczną. Przeprowadziliśmy ten przetarg. Faktycznie zgłosiła się tylko firma Enea. No i tutaj z panią skarbnik analizowaliśmy chociażby cenę za energię, za oświetlenie uliczne. No to jest znaczna oszczędność, nie, pani skarbnik? Nie pamiętam już dokładnie, ale spora kwota na samym oświetleniu, plus no inne tam, czy za świetlicę, czy za urząd i tak dalej. I te ceny mamy zagwarantowane do połowy lipca przyszłego roku, bo przetarg był na okres 2 lat, nie? Nie wiemy, co będzie się działo w przyszłym roku po nowym przetargu, bo jeżeli już weszliśmy w przetargi na zakup energii, no to musimy teraz już kontynuować, czyli za każdym razem. Tak, ale faktycznie tutaj no dobrze nam doradzono, ponieważ wtedy Enea występuje grupowo i wykupuje te pakiety na rynku otwartym i w związku z tym jest ta no spora oszczędność, jeżeli chodzi o rozumiem z pana wypowiedzi, skoro zawarliście państwo taką umowę odnośnie oświetlenia ulicznego korzystną, to mi się wydaje, że w stosunku do jednostek podległych Też dokładnie, to tak samo działa. Na cały zestaw, pakiet tutaj energii jest w ramach tej umowy. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A może jeszcze drugie pytanie odnośnie terminu, chodzi o pobór wód gruntowych. Do kiedy jest pozwolenie wodnoprawne w stosunku do spółki tutaj? Czy do urzędu właściwie? Bo spółka. To znaczy pozwolenia wodnoprawne są na spółkę, bo tak. Sieci wodociągowe kanalizacyjne zostały scedowane i maksymalny okres to jest, z tego co pamiętam, do 10 lat na pobór wód. No i to wszystko. No, a na poszczególne stacje, no to tutaj już prezes byłby w stanie powiedzieć, bo z tego, co ostatnio mówił, to tam, w, nie wiem, za rok czy za 2 lata na jakąś tam stację wychodzi. No i od nowa się wszczyna całą tą procedurę, ale to trzeba zawsze z wyprzedzeniem co najmniej półrocznym wystąpić o to pozwolenie wodnoprawne. Także ten rok niby jest spokój, następne lata, tak? Ale chyba w przyszłym roku jakaś stacja im tam wychodzi, nie? Także dziękuję. Będą czynności tu wszczynać, nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z radnych chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani. Ja chciałam spytać, czy można by jakoś załatać dziury na drodze Siemionki Kościeszki? Tą polną drogę tam białą. Dopóki teraz pogoda jeszcze sprzyja. Dobrze, no to proszę zapisać. Na bieżąco uzupełniamy wszelkie braki. Jeżeli dostajemy jakąś informację, no to na bieżąco spółka uzupełnia i te drogi naprawia. Kościeszki, Siemionki, tak? Tak, tak. Ta wapniówka tam koło pana Światlaka. Czyli tutaj koło... Tu koło pana Burzyńskiego. No te drogi kamienne się wybijają nieustannie, także no, na bieżąco praktycznie są naprawiane, także nie ma większego kłopotu. Przy temacie dróg? Inwestycja Siemionki Lachmierowica stoi w miejscu. Inwestycja Siemionki Lachmierowica stoi w miejscu z tego względu, że nawet generalnie nie powiem panu z jakiego powodu, z tego względu, że wysłaliśmy pismo i nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nawet nie ma potwierdzenia odbioru. Nie wiem. Termin wykonania mamy jedną drogę do 15, drugą chyba do końca miesiąca. To znaczy termin wykonania tej drogi Siemionki Lachmirowice upływa dzisiaj, to znaczy, nie, 25, wczoraj.
miał termin wykonania. Wysłaliśmy 2 tygodnie temu pismo za potwierdzeniem odbioru. No i wykonawca, ani nie mamy zwrotki, dzwonię, też się nie odzywa. Gdzieś jak dzwoniłem w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, bo mieszkańcy też tam czuwają tego odcinka, to pan co tydzień mi mówił, że już wchodzą od czwartku następnego tygodnia, ale no już... No, pół roku minęło. Minęło pół roku, umowa była zawarta w kwietniu, także... To co, kary umowne? No kary umowne, tylko że no, chcielibyśmy tą drogę, żeby była zrobiona. Ale co nam z tego przyjdzie, że naliczymy karę umowną, a droga nie będzie zrobiona, nie? A ceny poszły do góry dróg, nie? Także tutaj się robi nieciekawa sytuacja, nie? Co z Zresztą, proszę państwa, na drogę w Wójcinie mieliśmy podobną sytuację. Był inny wykonawca i też złożył nam rezygnację, zapłacił karę umowną, ale stwierdził, że o wiele bardziej mu się opłaca zapłacić nam karę umowną, aniżeli zrobić tą drogę, bo ceny poszły do góry i w związku z tym no, woli taką decyzję i stracić te pieniążki, niż dołożyć do przebudowy drogi. Panie wójcie, co z budynkiem po gimnazjum w Rostowie? No, trwa procedura przetargowa, więc operator, jeżeli chodzi o szacunkowy, musieliśmy przeprowadzić nowy był operator. Tak, jest zamieszczony wykaz o przygotowaniu do sprzedaży na 21 dni i po tym okresie zostanie otwarty przetarg, także gdzieś na początku stycznia powinien być przetarg. Wartość wyceny? Zainteresowanie jest, nie powiem, dzwonię. No, poprzednio też było to zainteresowanie, zobaczymy jak ja mówię, wartość wyceny jaka jest? Słucham? Wycena jaka jest? Samej tej tam działeczki jest około 90 tysięcy z tyłu za gimnazjum, a tutaj jest, no, dokładnie nie pamiętam, 430 coś takiego chyba, nie? 450 tysięcy. Trzeba było zobaczyć, spojrzeć, bo tak z pamięci nie powiem. Było, no mniej więcej, ale tak jak było pierwotnie. Tak. Jest wyższa cena w każdym razie niż w poprzednim przetargu, nie? Zobaczymy, no mam nadzieję, że sprzedamy ten budynek. No, były osoby zainteresowane, które chciały płacić gotówką, ale no, w ten sposób nie możemy niestety sprzedać. Zresztą jeszcze takie ostatnie pytanie właściwie. Polski Ład. Przeglądałem właściwie strony internetowe. No, gmina Jeziora Wielkie wstępnie otrzymała około 10 milionów złotych w pierwszej transzy. A druga transza? Wie pan co, no, drugi nabór będzie miał być już w październiku, ale z tego względu, że dzieje się to, co się dzieje, opozycja szaleje i przez to mamy te opóźnienia w wypłacaniu tych pieniędzy, to nie wiem, no, szkodzi to całej Polsce, jeżeli to będzie opóźniane. Jeszcze nie mamy gwarancji, że będą te pieniądze zapłacone. To jest dla mnie nieporozumienie, bo was wszyscy wspólnie walczyć o to, żeby pieniądze do Polski wpłynęły, żeby nasze społeczeństwa skorzystały z tego. To nawet w takiej kwestii nie potrafią się dogadać, ale to już mniejsza z tym. Nie mamy, otrzymaliśmy zresztą wczoraj informację, otrzymałem, że już oficjalną, że te 9,5 miliona na przebudowę kanalizacji dostaniemy, ale też nie wiemy kiedy, bo na razie te pieniądze, ta wypłata tych funduszy jest wstrzymana, zakwalifikowaliśmy się. Drugi nabór miał być w październiku, gdzie mieliśmy składać 2 wnioski na drogi i na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Na 5 milionów i na drogi 19 milionów, ale no, jeżeli tak to będzie się przyciągało, to nie wiadomo kiedy pieniądze zostaną odblokowane. Więc no, na razie cieszę się z tego powodu, że otrzymaliśmy te pieniądze, bo miałem państwu nawet o tym powiedzieć, ale no, w tej sytuacji jaka jest, jak to wygląda, to nie wiem, czy kiedy te pieniądze otrzymamy, kiedy będziemy mogli te środki uruchomić i czy w ogóle je otrzymamy, bo jeżeli taka sytuacja będzie, że nadal będziemy jeden drugiemu Polak będzie kłody pod nogi rzucał, no to jest dla mnie nieporozumienie, niezrozumiałe, ale powinniśmy razem się jednoczyć i o to wszystko zabiegać, ale tak wygląda, jak wygląda, więc nawet się nie cieszę z tych pieniędzy, bo nie wiem, czy one będą wypłacone. Także no 9,5 miliona to jest niesamowita kwota, jeżeli chodzi o budżet naszej gminy, bo takich pieniędzy chyba nigdy nie otrzymaliśmy, takich kwot jeszcze, a w perspektywie by były jeszcze większe pieniądze, no ale to tak na dzień dzisiejszy. Pieniądze mamy przyznane, ale kiedy będą wypłacane i czy będą wypłacane, no to jeżeli środki zostaną uruchomione, no to nic nie zrobimy. Na papierze mamy te pieniądze, ale czy będą w rzeczywistości, to mówię, że to jest dla mnie nieporozumienie, ta sytuacja, gdzie,
gdzie czy to parlamentarzyści, czy posłowie europejscy no, są przeciwko przelewaniu pieniędzy, przekazywaniu pieniędzy dla własnego kraju. To jest dla mnie obłęd. Dobrze, że telewizji nie oglądam, bo bym dostał wylewu chyba, ale no, tak to wygląda. Ja uważam, że wszędzie powinniśmy, mimo podziałów politycznych, Polska jest tylko jedna i powinniśmy wszyscy o Polskę walczyć, tak samo powinniśmy walczyć o gminę. No ale nie mamy na to wpływu. Ja na to nie mam wpływu przede wszystkim. Zrobiłem co mogłem, pieniądze udało się otrzymać na papierze, a czy w praktyce trafią do nas, tego nie wiemy. A czeka nas, drodzy Państwo, niestety musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czeka nas modernizacja, oczyszczalnia. Jeżeli nie otrzymamy tych pieniędzy, to modernizacja siemionek lub przebudowa na własny koszt, ewentualnie zaciągnięcie kredytów. No ja sobie tego nie wyobrażam przy tak rosnących cenach, jak poczekamy jeszcze z rok, jeszcze z dwa, to będzie na nas tych 9,5 miliona może braknąć. Zabraknąć na przeprowadzenie tej inwestycji. A już nie wspomnę, jeżeli chodzi o modernizację tych siemionek, bo to jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne. To trzeba było zburzyć i budować od nowa, a to są takie pieniądze, że nawet nie chcę o tym myśleć. A w perspektywie roku, dwóch to będzie jeszcze drożej, może nawet dwukrotnie, także nie wiem, zobaczymy. Kolejne wnioski będziemy w każdym razie składać i jeszcze no, chcemy przygotować wniosek na rewitalizację Przyjezierza, ale to dopiero po otrzymaniu Przyjezierza, jak już oficjalnie je przejmiemy, to też chcemy taki wniosek przygotować. Oczywiście Państwo zostaną poinformowani, bo pieniądze musimy na to przeznaczyć, też na opracowanie całej dokumentacji i będziemy też składać, ale to no, na razie to wszystko jest zblokowane i nawet nie wiem czy jak to będzie wyglądało. Jeżeli te pieniądze otrzymamy, to znaczy, że coś się ruszyło i wtedy będziemy działać dalej. Bo to jest nasze 5 minut, jeżeli nie wykorzystamy tych 5 minut, no to może się okazać, że już będzie za późno. A jest dużo do zrobienia jeszcze u nas, jeszcze jest dużo do zrobienia i nie tylko u nas. Tylko widzi Pan, to jest sztandarowa inwestycja roku 2003-2004, niefinansowana przez Urząd Gminy, inne źródła. A jeśli chodzi o składanie wniosku drugiej transzy, no, termin nie uległ zmianie. No tak, panie radny, ale jeżeli nie ma oficjalnego... No nie odwołał bynajmniej terminu składania wniosku. Jeżeli nie ma oficjalnego komunikatu, że te wnioski należy składać, no że było uzgodnione wcześniej, że miało być w październiku, ale nie ma potwierdzenia tego i żeby składać te wnioski, więc na dzień dzisiejszy nie składamy. Jeżeli nie ma oficjalnego naboru, no to nie składamy. No jeżeli będzie nabór, to na pewno taką informację otrzymamy i złożymy, ale no to wszystko się opóźnia. No miały już być pieniądze wypłacane we wrześniu, a do tej pory nie mamy i nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję i wierzę w to, że w końcu ktoś się puknie w głowę, tak solidnie i rozsądnie pomyśli o tym i będą wspólnie walczyć o to, żebyśmy te pieniądze wykorzystali, no bo to jest wielka szansa dla nas przede wszystkim, dla nas jako gminy, bo ja sobie nie wyobrażam, że zaciągniemy kredyt 10 milionów czy 20 milionów na modernizację siemionek. Musimy to zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam, chyba że odłączymy od kanalizacji mieszkańców. No a tego to już nawet konsekwencji nie chcę przewidywać, bo na dzień dzisiejszy, a nie będzie na pewno gminy stać na samodzielne wykonanie tej inwestycji, to tam jedynie kredyt, a kredyt to też nie wiadomo długoterminowo, jak to będzie wyglądało, bo nawet nie odważyłbym się zaciągnąć takiego kredytu. Dobrze. Pani Asiu, proszę bardzo. Żeby przekazać im taką informację. Miałam okazję jechać drogą powiatową lub Krzywe Kolano, tak zwane Stare Krzywe Kolano lub Stówek. Jest to droga polna. Czy tam mogłaby przyjechać jakaś równiarka, bo samochodem tam się nie da albo bardzo ciężko się jedzie. Jedyne to ciągnik tam może jechać, bo jest wysoki. To jest wysoki... z tyłu za panem Skowronem. Tak, dokładnie ta droga. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Agnieszko. Mam takie zapytanie. Podczas zbierania odpadów bio są też odkładane gałęzie i tak właściwie nie ma ich jak składować, czy była możliwość zakupu rębaka po to, żeby po to później no, zmniejszyć tą kubaturę gałęzi i dorzucić do bio. Bo tak by było po prostu wygodniej, bo nie ma gdzie składować gałęzi. No tak.
Przekażę to prezesowi i zobaczymy, jak do tego podejdzie. No, zobaczymy. Proszę bardzo, pani Wando. Można poprosić do mikrofonu? Szkło w całości taniej kosztuje niż potłuczone? Jak zbieramy, segregujemy? Powiem tak, że szkła potłuczonego to nie powinniśmy do worka wrzucać. Nie? Ono powinno trafiać do odpadów zmieszanych. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo odbierających. Nie, nie, ja pytam, bo miałam takie pytanie od mieszkańca. Po co mam zbierać w całości szkło, skoro zaś firma przyjeżdża i podobno biorą te worki i rzucają? No to szkło pęka. Wie pani, jak już pęknie tam... Ja tego nie widziałam. Bo wiadomo, że do huty szkła to nie ma znaczenia, nie? Jak ono już pęknie w samochodzie, ono już pęknie tak, w samochodzie... Tylko chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo odbierających, bo no niech ten kawałek szkła tam wbije się komuś podczas załadunku, no to wtedy nieszczęście. Czyli, nie? Że rzucają na samochód, to nic takiego. To nic takiego, bo ono i tak idzie do przerobu, nie? Także tutaj w tym momencie to się nie tylko ma co... Tylko chodzi o to, żeby się nie rozsypywało, bo jak jest zbite, to z worka wyleci i tak dalej, to jest tak. Niebezpieczne. Inna sytuacja by była, jakby był odbiór szkła w kontenerach, no to wtedy wiadomo, nie masz kontaktu z tym odpadem bezpośrednio, a ono podczas wyrzucania do śmieciarki tak by uległo stłuczeniu, nie? Dziękuję. Proszę. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc punkt 18 odpowiedzi na zapytania mamy również zrealizowane. Przechodzimy do punktu 19, zakończenie sesji. A więc zamykam 36. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.